Z więzienia o zaostrzonym rygorze w Nowym Meksyku ucieka 7 więźniów. Lokalna policja prosi o pomoc FBI. Rozpoczynają się poszukiwania. Zbiegowie są niezwykle groźni. Śledczy muszą ich schwytać, zanim bandyci znowu zaczną grabić, zabijać i gwałcić. Z akt FBI. Ucieczka w dniu niepodległości. Północne skrzydło zakładu karnego nieopodal Santa Fe to tak zwany poziom 6. Trafiają tam jedynie najgroźniejsi bandyci, odpowiedzialni za brutalne napady, gwałty czy morderstwa. Skazany za zabójstwo William Gilbert pełnił obowiązki dozorcy w swoim bloku. Dla Gilberta 4 lipca 1987 roku miał być prawdziwym dniem niepodległości. Niech Wilson otworzy drzwi. Więzień wdarł się do pomieszczenia strażników. Po czym uwolnił 6 innych skazanych. Wszyscy zebrali się w pomieszczeniu strażników. Po czym przez właz dostali się na dach. Zabrali ze sobą zakładnika, jednego ze strażników. Na dachu zaczęli rozglądać się za drogą ucieczki. Szukali miejsca, w którym ogrodzenie stykało się z budynkiem, tak by skacząc na ziemię znaleźli się poza obszarem strzeżonym. Na dole przykuli strażnika do ogrodzenia, po czym rozpłynęli się w mroku. Strażnik błyskawicznie się uwolnił, po czym pobiegł po pomoc. Władze więzienne były zaskoczone ucieczką kilku niezwykle groźnych przestępców. W jaki sposób Gilbert zdobył broń? Jak udało mu się w zaledwie 2 minuty pokonać wszystkie systemy zabezpieczeń? Z powodu cięć budżetowych na wieży nad dachem nie było żadnego strażnika. Czujniki bezpieczeństwa na dachu nie działały. Władze więzienne nie miały pojęcia, czy zbiegowie byli tego świadomi, czy po prostu mieli szczęścia. Więzienie zostało odcięte od świata. Rozpoczęły się poszukiwania zbiegów w jego najbliższym sąsiedztwie. Do ucieczki doszło zaledwie 15 minut wcześniej. Naczelnik więzienia poprosił o pomoc policję stanową. Zablokowano wszystkie drogi. Zbiegów szukali wszyscy dostępni funkcjonariusze. Nie wiadomo było, ilu więźniów wydostało się na wolność. Strażnicy policzyli więc pozostałych. Okazało się, że brakuje 7 z północnego skrzydła, gdzie osadzono najgroźniejszych przestępców.
Przeszukano też więzienie, by sprawdzić, czy żaden z nich nie ukrywa się na jego terenie. Na próżno. Magazyn pusty. Miejscowi policjanci oraz pracownicy biura szeryfa otrzymali rysopisy zbiegów. Ostrzeżono ich także, że przestępcy są niebezpieczni. Władze więzienia spotkały się ze śledczymi z Policji Stanowej Nowego Meksyku. Mówi porucznik Mark Radosewicz. Musieliśmy opracować plan postępowania, plan współpracy z lokalną społecznością. Wszystko musiało działać w pełnej harmonii. Jakikolwiek błąd czy brak synchronizacji groziły nieodwracalnymi skutkami. Więzienie leży 25 km od Santa Fe i w bezpośrednim sąsiedztwie kilku mniejszych miejscowości. Śledczy obawiali się o ich mieszkańców. Pracownicy więzienia zidentyfikowali zbiegów. William Gilbert, czterokrotny zabójca. Wyrok śmierci zamieniono mu na dożywotnie więzienie w 1986 roku, kiedy Nowy Meksyk zrezygnował z wykonywania kary śmierci. James Kinslow, seryjny gwałciciel i zabójca. W wieku 22 lat skazano go na potrójne dożywocie. David Gallegos, skazany za napad z bronią w ręku. Robert Davis, były policjant skazany za napady z bronią w ręku. John Schmidt, Hector Torres, Michael Romero, niebezpieczni przestępcy z długoletnimi wyrokami. Z akt FBI. Z więzienia o zaostrzonym rygorze w Santa Fe w Nowym Meksyku zbiegło 7 przestępców skazanych za napady, gwałty i morderstwa. Śledczy podejrzewali, że mózgiem ucieczki jest 4-krotny morderca William Gilbert, mówi zastępca naczelnika więzienia Keith Norwood. Skazano ich na dożywocie. Co mieli do stracenia? Nic, zupełnie nic. W pościgu najważniejszy jest czas. Zbiegów trzeba schwytać w ciągu 24, najwyżej 48 godzin. Potem ich szanse zdecydowanie rosną. Po kilku godzinach policja rozszerzyła teren poszukiwań na obszar w promieniu 15 km od więzienia. Carlos Maldonado był śledczym w Policji Stanowej Nowego Meksyku. Z cel zbiegów zabraliśmy ich ubrania i przekazaliśmy je policjantom z psami, by zwierzęta mogły znaleźć trop. Chodziło o to, by schwytać zbiegów, zanim staną się realnym zagrożeniem dla miejscowej społeczności. Wszyscy działaliśmy na podwyższonych obrotach. To była jedna z największych operacji pościgowych, w jakich brałem udział. Mieliśmy policjantów na trójkołowcach, policjantów na koniach. Wykorzystywaliśmy dosłownie wszystko. Nawet śmigłowiec wyposażony w kamerę termowizyjną. Kamera termowizyjna została zamontowana pod śmigłowcem. Wykrywa obiekty o temperaturze wyższej niż otoczenie, na przykład ludzkie ciało. Policyjny śmigłowiec współpracował z grupami pościgowymi na ziemi. Byliśmy w stanie natychmiast zareagować na każde zgłoszenie. Zidentyfikowaliśmy też obszary, na których naszym zdaniem mogli ukrywać się zbiegowie, po czym przenieśliśmy tam część zespołów pościgowych. Funkcjonariusze przeszukiwali też zabudowania w bezpośrednim sąsiedztwie więzienia. Inni sprawdzali doniesienia o podejrzanych ludziach, kręcących się w okolicy. W pobliżu więzienia policyjne psy podjęły trop. Zaprowadziły nas aż do autostrady międzystanowej numer 29.
Tam trop się urwał. Przy autostradzie psy straciły trop. Dla policjantów miało to spore znaczenie. Jeśli ktoś dostarczył im broń, prawdopodobnym było też, że ktoś czekał na nich z samochodem. Piesza ucieczka w Nowym Meksyku jest dość kłopotliwa. Na pustyni brakuje wody, są za to kaktusy, węże i tym podobne utrudnienia. Policjanci ponownie zwiększyli obszar poszukiwań, jednocześnie prosząc o pomoc funkcjonariuszy wszystkich agencji z Nowego Meksyku. Pomagała nam policja stanowa, policja miejska z Santa Fe, funkcjonariusze tamtejszego biura szeryfa. Poza tym policja plemienna z rezerwatów Tesuque, Poyoke, San Ildefonso, Santa Clara i Santa Domingo. Wszyscy przeczesywali okręg Santa Fe. Stworzyliśmy wewnętrzny i zewnętrzny perymetr blokad drogowych. Tak, na wypadek, gdyby zbiegom udało się przedostać przez pierwszą linię. Napięcie rosło. Jeśli zbiegowie kryli się w okolicy, nikt nie był bezpieczny. Władze postanowiły powiadomić opinię publiczną. Nigdy nie słyszałem, by więzień zabił strażnika. To znaczyło, że są gotowi na wszystko. Gubernator zgodził się na wykorzystanie Gwardii Narodowej. Wydał też rozkaz, by w razie konieczności do zbiegów strzelano bez ostrzeżenia. Śledczy zdawali sobie sprawę, że fizyczne poszukiwania to jedynie część operacji. Potrzebowali informacji. Zaczęli więc analizować akta zbiegów. Przeglądaliśmy raporty o ich zachowaniu, raporty dotyczące rozmów telefonicznych. Sprawdzaliśmy, z kim utrzymywali najbliższe kontakty. W więzieniu powstaje mnóstwo raportów. Wszyscy odwiedzający, wszyscy przyjeżdżający, raporty o przeniesieniach do innych cel, raporty dotyczące zachowań więźniów i ich zwyczajów. Przekopanie się przez nie wymaga czasu, ale efekty mogą być bardzo przydatne. Na razie zbiegowie mieli przewagę. Czas grał na ich korzyść. Mieli gotowy plan, gotową strategię postępowania. Carlos Maldonado był śledczym w Policji Stanowej Nowego Meksyku. Jednak nawet najlepszy plan czasem zawodzi. Mieliśmy nadzieję, że w tym wypadku pierwszy zawiedzie czynnik ludzki. Śledczy byli pewni, że zbiegom ktoś pomagał. Skąd jeden ze skazanych wziął broń? Czy pomógł mu któryś z pracowników zakładu karnego? Nie wiedzieliśmy. Pewne jednak było, że broń w jakiś sposób trafiła do więzienia. Podejrzewali też, że zbiegom pomaga ktoś im bliski, być może krewny lub znajomy. Musieli zdobyć cywilne ubrania, musieli zdobyć pożywienie, jakiś środek transportu. Musieli ustalić, z kim mogą próbować się skontaktować. Nie wymagało to niezwykle skomplikowanych analiz. W takich wypadkach przestępcy najczęściej szukają pomocy u krewnych lub znajomych, którzy są w stanie zaryzykować dla nich utratę wolności. Natychmiast zajęliśmy się tym tropem. Śledczy sporządzili listę ludzi związanych ze zbiegami. Chcieliśmy ustalić, kto ich odwiedzał, z kim się kontaktowali, jak wyglądały ich kontakty z innymi więźniami, z krewnymi. To była akcja na szeroką skalę, ale jednocześnie staraliśmy się nie rozpraszać, co mogłoby nas doprowadzić do punktu wyjścia. Było to olbrzymie przedsięwzięcie. Miejscową policję wspomagało FBI. Mówi agent specjalny FBI z biura Albuquerque, William Brannon. Jeśli w wyniku śledztwa okazuje się, że przestępcy przekroczyli lub mogli przekroczyć granicę stanu, do akcji w ciągu godziny lub dwóch od zawiadomienia wkracza miejscowe biuro FBI, które natychmiast zajmuje się zbieraniem informacji. Policja stanowa przesłuchała innych więźniów.
Władze musiały być jednak ostrożne. W przesłuchaniach więźniów ważną rolę gra czas. Więzienie to inny świat. Wszyscy się obserwują. Jeśli spędzasz więcej czasu z konkretnym więźniem, zaczynają zastanawiać się, dlaczego. Podejrzewają go o donoszenie, a w grę wchodzi życie. Pracowaliśmy więc ze stoperem. Każdemu więźniowi poświęcaliśmy 20 minut, bez względu na przebieg przesłuchania. Więźniowie ze skrzydła północnego nic nie wiedzieli o ucieczce. Zbiegowie utrzymywali wszystko w tajemnicy. To dziwne, że w takim otoczeniu udało mi się zachować swoje plany dla siebie. Śledczy przesłuchali także personel więzienia. Dowiedzieli się, że dzień przed ucieczką strażnicy znaleźli w celi Roberta Davisa kopie policyjnych i więziennych kodów radiowych. Kilka godzin po ucieczce dokonali kolejnego zaskakującego odkrycia. Znaleźli bowiem mapy lotnicze Meksyku. Czy naprawdę zamierzali porwać samolot i dostać się do Meksyku? Czy raczej była to próba zmylenia pościgu? Wysłaliśmy policjanta na lotnisko w Santa Fe. Policja poprosiła też ochronę lotniska o wzmożoną ostrożność. Bob Davis, mimo że był przestępcą, był bardzo inteligentny. To nie była przypadkowa ucieczka. Wszystko zaplanowali. Ryzykowali, ale jednocześnie mogli wiele zyskać. Śledczy potrzebowali pomocy miejscowej ludności. Liczyliśmy na telefony z informacjami. Policja przekazała prasie zdjęcia zbiegów. Chcieliśmy też ostrzec społeczeństwo przed zagrożeniem ze strony zbiegów. Przestrzec, by ludzie w żadnym razie nie wpuszczali ich do domu. Społeczeństwo stało się naszymi oczami i uszami. Wszyscy znali wygląd zbiegów. Telefony dzwoniły bez przerwy. Wszyscy, którzy zauważyli coś niezwykłego w Santa Fe, czy w promieniu 65 kilometrów od miasta, dzwonili na policję, donosząc o swoich spostrzeżeniach. Analizując doniesienia, śledczy badali też wszelkie ewentualne trasy ucieczki więźniów. Santa Fe zostało zablokowane. Sprawą zajmowali się wszyscy, od gubernatora po stójkowego. W śledztwie brał udział cały stan Nowy Meksyk. Mieszkańcy Santa Fe byli przerażeni. Cały czas bali się, że ktoś włamie się do ich domów i zrobi krzywdę im lub ich bliskim. Wszyscy sądziliśmy bowiem, że zbiegowie wciąż są w Santa Fe. Byliśmy prawie pewni, że nie pokonali naszych blokad. Dwa dni po ucieczce pewien mieszkaniec Santa Fe zgłosił włamanie. Policja znalazła, co wskazywało, że przynajmniej jeden ze zbiegów wciąż przebywa w mieście. Tego samego dnia, na torze wyścigów konnych w Santa Fe, 3 kilometry od więzienia, strażnik dokonywał rutynowego obchodu. Zauważył jakiegoś podejrzanego faceta. Zatrzymał go i po chwili uświadomił sobie, że może to być jeden ze zbiegów. Skuł go więc i zawiadomił policję. Okazało się, że zatrzymany to Hector Torres, jeden z 7 zbiegów. Możliwe było, że w pobliżu ukrywa się reszta uciekinierów. Do akcji weszły specjalne jednostki policji, przeszukujące okolice toru wyścigów konnych. Niestety, bez rezultatu. Śledczym pozostał jedynie Hector Torres.
Gdzie jest reszta? Zeznał, że błąkał się od kilku godzin, nie wiedząc, dokąd właściwie idzie. Po prostu szedł przed siebie. Był tak wyczerpany, że sam chciał wracać do więzienia. Torres twierdził, że nie wiedział nic o ucieczce do chwili, w której Gilbert otworzył jego celę. Po prostu wykorzystał okazję. Według Torresa, Gilbert, Davis, Kinslow i Gallegos trzymali się razem. Reszta rozbiegła się w różnych kierunkach. Zdaniem śledczych, to właśnie ta czwórka zaplanowała ucieczkę. Gilbert uwolnił Torresa, Romero i Schmidta tylko po to, by utrudnić śledztwo. Z punktu widzenia prowodyrów było to doskonałe rozwiązanie. Poszukiwania przypadkowych, pozbawionych planu zbiegów angażowały spore siły policji, co dawało chwilę wytchnienia prawdziwym autorom tego przedsięwzięcia. Zbiegowie stanowili olbrzymie zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Nie było wątpliwości, że w końcu zaczną napadać na ludzi, chociażby w poszukiwaniu żywności, schronienia czy środków transportu, by wydostać się z okolicy. 7 lipca obawy władz stały się rzeczywistością. Na przedmieściach Santa Fe pewna nastolatka opiekowała się młodszym kuzynem. Przez okno zauważyła podejrzanego mężczyznę. Była przerażona, jak wszyscy w Santa Fe. Natychmiast zadzwoniła na policję. Ktoś próbuje się do nas włamać. To chyba jeden ze zbiegów. Jest pod oknem, pospieszcie się. Odłóż słuchawkę, proszę, odłóż. Czego pan chce? Jedzenia, dawaj jedzenia. Napastnik ukradł jedynie bochenek chleba i uciekł. Po chwili pojawiła się policja. Śledczy spytali nastolatkę, czy rozpozna napastnika. Mówi śledczy policji stanu Nowy Meksyk, David Osuna. Młoda kobieta zidentyfikowała Davida Gallegosa. W okolicy natychmiast pojawiły się jednostki specjalne policji. Przeszukali każdy dom w promieniu 1,5 kilometra. Jednak Gallegos i 5 jego wspólników zniknęli. Kiedy zbiegowie włamują się do czyjegoś domu i zabierają ubrania czy żywność, oznacza to, że starają się zmienić swój wygląd, że próbują wmieszać się w tłum. W tym przypadku oznaczało to także, że cały czas usiłują wydostać się ze strzeżonego przez policję regionu Santa Fe, udając zwykłych obywateli. Następnego dnia wydarzyło się coś równie niezwykłego. 3 dni po ucieczce policja była pewna, że 6 zbiegów wciąż przebywa w rejonie Santa Fe. Michael Romero, John Schmidt, William Gilbert, Robert Davis, James Kinslow oraz David Gallegos. 140 km na południe od Santa Fe patrol drogowy zauważył podejrzaną ciężarówkę. Policjanci kazali się jej zatrzymać. Z tyłu ukrywał się jakiś mężczyzna. Ręce do góry, powoli. Na ziemię. Ręce przed siebie. Był to jeden ze zbiegów. Były policjant Robert Davis. Policja stanowa przesłuchała Davisa.
Przesłuchanie Boba Davisa okazało się przełomowe. Powiedział nam, jak wyglądały przygotowania do ucieczki i realizacja poszczególnych jej etapów. Co więcej, powiedział też, gdzie mogą ukrywać się pozostali zbiegowie. Według Davisa, Gilbert, Kinslow i Gallegos ukrywali się razem. Jak podejrzewała policja, pomagał im krewny Gallegosa. Ten krewny miał zawieźć go do jakiegoś magazynu w Santa Fe, gdzie zbiegowie mieli czekać, aż policja zlikwiduje blokady na drogach. Potem miał spotkać się z nimi raz jeszcze, zawieźć ich do Albuquerque, skąd planowali przedostać się do Kalifornii. Wszyscy, tak śledczy, jak i władze, odnosiliśmy wrażenie, że zeznania, choć nieprecyzyjne, są wiarygodne. Davis wspomniał o zamiarze przekroczenia granicy stanu. Policja stanowa skontaktowała się więc z FBI. FBI uznało, że zebrane do tej pory informacje, szczególnie te dotyczące zamiaru opuszczenia przez zbiegów Nowego Meksyku, pozwalają na przekazanie śledztwa władzom federalnym. FBI zdecydowało się na akcję zakrojoną na szeroką skalę. Rozpoczęła się ogólnonarodowa obława. Zbiegów szukali teraz agenci na terenie całego kraju. Polowanie nabierało tempa. W Nowym Meksyku śledczy zajęli się poszukiwaniami magazynu. Według Davisa został on wynajęty na fałszywe nazwisko i adres. Agenci i policjanci przejrzeli akta wszystkich magazynów w pobliżu lotniska Santa Fe. Sprawdzając nazwiska i adresy najemców, wszystkie okazały się prawdziwe. Byliśmy pewni, że kłopoty związane z odnalezieniem Gilberta Kinslowa i Gallegosa są wynikiem pomocy, jaką otrzymali. Ktoś ich po prostu ukrywał. Próbując znaleźć wspólnika zbiegów, agenci i policjanci zajęli się ich najbliższą rodziną. Agenci FBI ustalili ich adresy, sprawdzili akta, zwracając uwagę na fakt, czy kiedykolwiek pomagali uciekinierom z więzień. Większość podejrzanych wyeliminowaliśmy. Zostało jednak kilkoro, co do których mieliśmy dość poważne wątpliwości. Jednym z nich był szwagier Gallegosa. Trzech agentów, w tym także ja, przesłuchiwało w Albuquerque członków rodziny Gallegosa. Szwagier Gallegosa twierdził, że zbiegowie nie próbowali nawiązać z nim kontaktu. Nie wiedział, gdzie mogą być. Śledczy podejrzewali, że kłamie. Siedem dni po ucieczce pewna 17-latka opiekowała się dziećmi w ekskluzywnej dzielnicy. Nie miała pojęcia, że nie jest sama. Nagle pojawiło się dwóch uzbrojonych mężczyzn. Zażądali kluczyków od samochodu. Niczego nie widziałaś. Dziewczyna natychmiast zawiadomiła policję. Przybyli na miejsce policjanci, natknęli się na dwóch zbiegów. Skręcili w ostatniej chwili. Zbiegowie mieli mniej szczęścia. To był poważny wypadek. Można było zakładać, że obaj odnieśli spore obrażenia. Michael Romero został schwytany. John Schmidt zdołał jednak uciec. Rankiem 11 lipca pewien mieszkaniec Santa Fe zobaczył przed swoim garażem ślady krwi. Zawiadomił policję. Kilkanaście godzin wcześniej w okolicy aresztowano Michaela Romero. Jego wspólnik John Schmidt zdołał jednak uciec. Policjanci ruszyli śladem krwawych plam do garażu. Po chwili znaleźli Johna Schmidta.
Aresztowano go w garażu nieopodal rezydencji gubernatora w śródmieściu Santa Fe, co wywołało spore zamieszanie. Czterech zbiegów zostało schwytanych. Na wolności przebywali jeszcze tylko Kinslow, Gilbert i Gallegos. Wszyscy trzej byli bardzo niebezpieczni. Czterokrotny morderca William Gilbert, seryjny gwałciciel James Kinslow i bandyta David Gallegos. Od ucieczki minęły prawie 3 tygodnie. Śledczym kończył się czas i fundusze. Prowodzy że ucieczki wciąż nie zostali schwytani. Poza tym koszty utrzymywania stałych blokad drogowych rosły z dnia na dzień, tak pod względem finansowym, jak i ludzkim. I w końcu podjęto decyzję o ich likwidacji. David Osuna z Policji Nowego Meksyku raz jeszcze przesłuchał Roberto Davisa. Ten potwierdził swoje wcześniejsze zeznania. Powtarzał, że ukrywają się w Santa Fe, w jakimś magazynie. Raczej mu wierzyłem. Agenci i policjanci ruszyli jedynym tropem, który im pozostał. Po raz kolejny przyjrzeli się magazynom w rejonie Santa Fe. W końcu dotarliśmy do magazynu w Airport Road. Ślady wskazywały, że kilku ludzi mieszkało tam przez przynajmniej kilka dni. Byliśmy zdania, że ktoś im pomaga. Śledczy ponownie przesłuchali krewnych zbiegów. Mówi śledczy Policji Nowego Meksyku Carlos Maldonado. Sięgnęliśmy po taktykę stałego nadzoru. Za każdym razem, kiedy spoglądali w okno, podejrzani widzieli obserwujących ich agentów i policjantów. Mieliśmy nadzieję, że pod presją któryś z nich nie wytrzyma i popełni błąd. Do linii telefonicznych części krewnych i znajomych zbiegów agenci podłączyli urządzenia rejestrujące numery wszystkich rozmów wychodzących i przychodzących. W końcu po 21 dniach jeden z obserwowanych odebrał telefon z motelu w Albuquerque. Wysłaliśmy tam agenta FBI i kilku policjantów. Agent pokazał recepcjonistce zdjęcia pozostających na wolności zbiegów. Kobieta rozpoznała wszystkich trzech. Podobno wymeldowali się kilka minut wcześniej. Policjanci i agenci przeszukali okolice. Na próżno. Uznaliśmy, że William Gilbert, Jimmy Kinslow i David Gallegos prawdopodobnie przekroczyli granicę stanu. Nie dostawaliśmy już żadnych wskazówek, telefony milczały. Śledczy byli zdania, że zbiegowie kryją się do Kalifornii. Gallegos miał tam krewnych, a poza tym o Kalifornii wspominał też schwytany Robert Davis. Władze skontaktowały się z kalifornijską policją oraz regionalnym biurem FBI. Wszystko wskazywało na to, że trzej zbiegowie wciąż przebywają razem. Najwięcej obaw budził Jimmy Kinslow. Wiedzieliśmy, że był bezlitosnym mordercą i gwałcicielem. Baliśmy się, że znowu zacznie zabijać. Obawy FBI były uzasadnione. W Arizonie Kinslow zdążył już upatrzyć sobie ofiarę. Zażądał broni. Zabrał kilka pistoletów, strzelbę gładkolufową i chyba 4 karabiny maszynowe. Był teraz potężnie uzbrojony. Następnie wsadził zakładników do samochodu.
i zmusił do odbycia prawie 600-kilometrowej podróży z Flagstaff do Barstow w Kalifornii. W Barstow przetrzymywał ich w motelowym pokoju. 3 godziny później zniknął, zabierając ze sobą 11-letnią córkę zakładników. Zabrał ich samochód, córkę i odjechał. Mężczyzna i kobieta zdołali uwolnić się z więzów. Następnie zawiadomili miejscową policję. Ta skontaktowała się z FBI. Agenci FBI ruszyli na poszukiwania samochodu, którym jechał Kinslow. Mówi agent specjalny FBI z Los Angeles, Bucky Cox. Kinslow był na wolności i przetrzymywał 11-letnią dziewczynkę. A nie ma większej motywacji do pracy śledczej niż ryzyko grożące dziecku. Agenci i policjanci przeszukali pobliskie ulice. 2 godziny później doszło do niezwykłego wydarzenia. 11-letnia dziewczynka podeszła do policjantów Garden Grove w Kalifornii, prawie 200 kilometrów od Barstow. Powiedziała, że razem z rodziną została porwana przez zbiegłego więźnia z Flagstaff w Arizonie. Porywacz przetrzymywał ją przez kilka godzin, po czym wypuścił pod restauracją. Powiedział jej, że ma tam zostać, że jeżeli odejdzie, on wróci i ją znajdzie. Jednak kiedy tylko zniknął, dziewczynka natychmiast ruszyła na poszukiwanie patrolu policji. Dziewczynka precyzyjnie opisała Kinslowa. Jej zdaniem porywacz wciąż używał samochodu jej ojca. Dodała też, że Kinslow planował spotkanie ze znajomymi gdzieś na pobliskim kempingu. Policja z Garden Grove rozpoczęła poszukiwania samochodu. Wkrótce go znaleziono. Nie podchodzili jednak do auta. Wycofali się i rozpoczęli obserwację. Nie chcieli, by ktokolwiek zauważył, że interesują się tym samochodem. Oddział specjalny FBI założył wysunięty punkt dowodzenia obok centrum handlowego, 2 przecznice od kempingu. Nie chcieliśmy, by zauważył nas ktoś wchodzący lub wychodzący z samochodu. Śledczy kontynuowali obserwację. Nagle usłyszeliśmy przez radio, że ktoś włączył światło samochodu i odpalił silnik. Oznaczało to, że ktoś przebywa wewnątrz. Kilka sekund później samochód ruszył. Policjanci ruszyli za nim. Śledczy myśleli, że samochód jest pusty. Jednak okazało się, że Kinslow cały czas siedział w środku. Morderca i gwałciciel był w zasięgu ręki. FBI musiało podjąć decyzję. Śledzimy samochód w nadziei, że doprowadzi nas do Gilberta i Gallegosa. Czy zatrzymujemy Kinslowa? Podjęli jedyną słuszną decyzję i postanowili zatrzymać Kinslowa. Agenci i policjanci otoczyli samochód. Drogę zablokowała mu furgonetka. Z tyłu stali agenci FBI oraz policyjny radiobus. Ja byłem z drugiej strony, zagradzając mu ewentualną drogę ucieczki. Kinslow był w potrzasku.
Policjanci obawiali się jednak, że kryminalista nie podda się bez walki. W Garden Grove w Kalifornii policjanci i agenci FBI otoczyli zbiegłego z więzienia Jamesa Kinslowa. Istniało ryzyko, że przestępca stawi opór. Na szczęście poddał się bez walki. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko, co powiesz, może być wykorzystane przeciwko tobie w sądzie. Masz prawo do adwokata. Jeżeli cię na niego nie stać, zostanie ci zapewniony obrońca z urzędu. W samochodzie śledczy dokonali mrożącego krew w żyłach odkrycia. Mówi agent specjalny FBI Bucky Cox. Na podłodze, po stronie kierowcy, leżał rewolwer Magnum 357. Z tyłu śledczy znaleźli więcej broni. Kinslowa przesłuchano na posterunku w Garden Grove. Agenci chcieli wiedzieć, gdzie ukrywają się dwaj pozostali zbiegowie. Policjanci naciskali. W końcu Kinslow zaczął mówić. Tacy jak on nie mają honoru. Powiedział nam, gdzie są Gilbert i Gallegos. Według Kinslowa ukrywali się w motelu w Garden Grove. Nie znał numeru pokoju, ale potrafił opisać jego lokalizację. Narysował nam plan motelu, wskazując pokój. Powiedział też, że wraz z Gilbertem i Gallegosem jest tam krewny jednego z nich, który pomagał im w ucieczce. Gilbert i Gallegos ukrywali się na drugim piętrze. Krewny zajmował pokój bezpośrednio pod nimi. W punkcie dowodzenia agenci FBI zastanawiali się, co robić. Uciekinierzy byli uzbrojeni i nie mieli nic do stracenia. W motelu było wielu niewinnych ludzi. Mogło dojść do tragedii. Mogli nas zauważyć, a wtedy sytuacja wymknęłaby się spod kontroli. Moglibyśmy też wejść do niewłaściwego pokoju, co także mogłoby być groźne w skutkach. Rozważaliśmy wiele opcji. Ryzyko było duże, ale niebezpieczeństwo ucieczki zbiegów jeszcze większe. FBI zdecydowało się na aresztowanie. Agenci z oddziału specjalnego mieli wejść do pokoju na górze, gdzie zatrzymali się zbiegowie. A my w tym samym czasie mieliśmy dostać się do pokoju piętro niżej. O 6:30 rano oddział specjalny FBI wdarł się do pokoju 243. Nie pukali. Wrzucili tylko granat ogłuszający. Zbiegowie nie wiedzieli, co się dzieje. William Gilbert i David Gallegos zostali aresztowani. W pokoju agenci znaleźli dwie strzelby z obciętymi lufami, rewolwer oraz mnóstwo amunicji. Kiedy zatrzymali się w motelu, byli już pewni, że zdołali zmylić pogoń i że są wolni. Mylili się. Wymiar sprawiedliwości ma długie ręce. Wszyscy uciekinierzy wrócili za kratki. Kosztowało nas to wiele wysiłku, ale w końcu zrobiliśmy swoje i byliśmy z tego dumni. 31 lipca, 27 dni po ucieczce, ostatni ze zbiegów wrócili do zakładu karnego w Nowym Meksyku.
Planowanie ucieczki zajęło im wiele miesięcy. Do dziś nie wiadomo, w jaki sposób Gilbert zdobył broń. Po ucieczce stan Nowy Meksyk wzniósł nowe więzienie z nowoczesnymi środkami bezpieczeństwa. Dzięki wysiłkom policjantów z Nowego Meksyku oraz agentów FBI, Michael Romero, Robert Davis, John Schmidt i Hector Torres stanęli przed sądem pod nowymi zarzutami. William Gilbert, Jimmy Kinslow i David Gallegos resztę życia spędzą w więzieniu. Wersja polska, Studio Kompany. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Adrian Klarenbach.